Witajcie. Dzisiaj pokażę Wam sprzęt sieciowy z najwyższej półki. Tak jest. Znów na moim kanale pojawi się marka AVM Fritz i będzie to router na kartę SIM, ale który działa już z 5G. Do tej pory zdarzało mi się testować routery, na przykład mobilne, które sprawdzały się bardzo fajnie, ale działały tylko z sieciami 4G maksymalnie. Tutaj mamy już dużo większe prędkości z wykorzystaniem sieci 5G. Więc za chwilkę poznacie specyfikację techniczną i możliwości tego urządzenia, a potem będzie nieco testów praktycznych i wrażeń. Dokładne i aktualne ceny sprawdzicie sobie w linkach w opisie filmu. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę i zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy. No I zobaczmy sobie zawartość zestawu. Mamy kartonik, który utrzymany jest w kolorystyce tej marki, i mamy tutaj podstawowe opisy opis gniazd, możliwości i inne tego typu informacje samo urządzenie, które jest dość niewielkie natomiast jakość tworzyw jest naprawdę dobra obudowa wydaje się solidna mamy tutaj kontrolki po boku przycisk WPS który działa delikatnie od tyłu wygląda to tak i od spodu mamy jeszcze gniazda i hasła do Wi-Fi tak to właśnie wygląda z bliska następnie elementy montażowe w zależności od tego czy będziemy montować wewnątrz czy na zewnątrz to możemy z nich skorzystać lub nie. I kolejny element to adapter zasilający, który ma dwa gniazda. To pierwsze służy jako zasilanie, a to drugie jest po prostu dostępnym portem LAN. Z tyłu mocowania i z drugiej strony miejsce na podłączenie przewodu zasilającego. I to możemy, jak widzicie, też sobie powiesić na ścianę na jakieś dwie śrubeczki. Mamy też tutaj diody, które nam sygnalizują połączenie. No i właśnie przewód zasilający, który ma około 1,50 m. Mamy też dodatkowe elementy montażowe, w które mają taśmę dwustronną i taką śrubę. I w zestawie aż dwa przewody rj 45 płaskie, żółta wtyczka i biała wtyczka. I przewodziki mają po 2,5 m. Następnie mamy broszurę, która pokazuje cały ekosystem od marki Freeze, czyli systemy smart home, żarówki, termostaty, telefony stacjonarne i wiele innych produktów, a także aplikacje i chociażby taki schemat tej sieci w domu poza routerami, bardzo popularnymi produktami są chociażby repeatery, czyli wzmacniacze sygnału i powerliny, o których robiłem jakiś czas temu poradnik, które umożliwiają przesyłanie sygnału internetowego poprzez sieć elektryczną, tak, coś takiego istnieje i działa, więc jak coś to link do tego poradnika wam wrzucam do opisu filmu tutaj mamy instrukcję w kilku językach Także w języku polskim. Następnie jest taka broszura, gdzie możemy sobie wpisać własne hasła, z tyłu są domyślne hasła. No i ostatnie co mamy to jakieś informacje gwarancyjne, więc to jest cały zestaw naprawdę na bogato. A teraz przejdźmy do testów. No i przechodzimy do części praktycznej. Podłączenie urządzenia jest banalnie proste. Podpinamy przewód LAN do routera, drugą część wpinamy w zasilacz. W gniazdo oznaczone jako POE, czyli Power Over Ethernet. Drugi przewód zasilający podłączamy z drugiej strony i całość zaślamy z gniazdka. Trzeba dać routerowi jakieś 2 minuty na połączenie się z siecią oraz włączenie się Wi-Fi. Widzimy na wyświetlaczu poziom sygnału w 3 stopniowej skali. Na dodatek podpowiadają nam różne kolory. Jeśli mamy odcienie żółto-zielone wtedy urządzenie sygnalizuje działanie w sieci 4G lub niższej. A jeśli wskaźnik wskoczy na ikony w kolorach bieli, to mamy połączenie z siecią 5G. U mnie udało się wewnątrz domu uzyskać przyzwoitą jakość sygnału, jednak nie maksymalną. Jak zwykle świetnie sprawdza się system operacyjny Fritz OS. Rozbudowane menu pozwala uzyskać różne przydatne informacje. Ale także skonfigurować wiele parametrów urządzenia, łącznie z takimi detalami jak ograniczenie jasności lub wyłączenie całkowicie diod w celu oszczędzania energii. Przydatna zakładka pozwala w czasie rzeczywistym ustawić urządzenie w takim miejscu, aby anteny jak najlepiej łapały sygnał. Jeśli chcemy podłączyć komputer przewodowo, to kabel LAN należy wpiąć do drugiego gniazda w zasilaczu oznaczonego jako LAN. Natomiast Router posiada tak dobre Wi-Fi, że z połączenia przewodowego w większości sytuacji nie musiałem korzystać. Na dodatek, dzięki obsłudze sieci MESH, łączność bezprzewodowa sprawdza się wzorowo. Na co dzień korzystam ze światłowodu, dlatego jestem przyzwyczajony do bardzo szybkiego internetu i nieco obawiałem się rozczarowania, ale podczas kilkunastu testów łącza tak w sieci 4G, jak i 5G przewodowo. Jak i za pomocą Wi-Fi, wyniki były bardzo przyzwoite. Pewnie mógłbym je jeszcze nieco poprawić, uzyskując pełną siłę sygnału, jednak i tak do zastosowań takich jak oglądanie filmów na platformach streamingowych czy granie w gry, osiągi były bardziej niż wystarczające. Pobieranie gier również trwało dość krótko. Jedyne co było zauważalne w porównaniu do światłowodu, to mniejsza prędkość uploadu, ale wysyłanie danych, dla większości użytkowników nie jest aż tak istotne. Oprogramowanie Fritz OS to cały ekosystem czyli poza routerem czy wzmacniaczami sygnału i powerlinami możemy zarządzać także telefonami stacjonarnymi czy elementami inteligentnego domu, jak chociażby bezprzewodowe termostaty do grzejników, które sam miałem okazję testować. Podczas korzystania przez kilka dni z rzędu z routera z łącznością 5G na komputerze i smartfonie. Nie odczułem żadnego dyskomfortu względem mojego stałego łącza. Strony otwierały i ładowały się szybko, pobieranie plików było dynamiczne, no i do tego niezawodne Wi-Fi. Na dodatek w panelu oprogramowania miałem dostęp do pełnych statystyk, jaka ilość danych została przetworzona i z jakimi prędkościami. Co prawda, porównując ze światłowodem bezpośrednio, router na kartę SIM ma pewne ograniczenia, np. nieco wyższy ping. I właśnie to o czym wspomniałem wcześniej, czyli niższe prędkości uploadu, ale z drugiej strony, jeśli chcę, mogę ten router zabrać ze sobą na wakacje i korzystać z niego dokładnie w taki sam sposób jak w domu, czego ze stałym łączem już nie zrobię. Dlatego moim zdaniem tego typu dostęp do internetu jest bardzo wygodny i możemy z niego korzystać na okrągło, tak statynarnie w domu, jak i podczas wyjazdów wakacyjnych. Często darmowe Wi-Fi w hotelach czy na kempingach. Potrafi być bardzo kiepskie, dlatego nie ma to jak porządny internet LTE lub 5G. LTE w najgorszym wypadku, gdyby przyszło nam do głowy zaszyć się nieco bardziej z dala od cywilizacji i zwyczajnie nie będziemy w zasięgu nadajników 5G. Jeszcze odrobina praktycznych informacji. Widzicie w tej chwili jak odbywało się szukanie najlepszego sygnału. Odpalamy tryb pomiaru. I próbujemy znaleźć dla naszego routera najlepsze ustawienia, tak aby miał jak najmniej zakłóceń od innych urządzeń, a siła sygnału była jak najmocniejsza. Zresztą dotyczy to także innych ustawień, korzystając z asystenta konfiguracji czy zakładek z pomocą, możemy przejść każdą konfigurację, nawet nie mając o tym większej wiedzy. No i co do siły sygnału, u mnie zgodnie z oczekiwaniami, im bliżej okna był router, tym było lepiej. Przetestowałem też opcję montażu na oknie. Na początek montaż wewnątrz. Nie trzeba było nic zwiercić, ponieważ dzięki taśmie dwustronnej możemy zamocować urządzenie na szybie lub ramię okna bez problemu. Można także je zamontować na przykład na ścianie. Następnie bez większego wysiłku możemy zdjąć biały element dokujący z taśmą dwustronną, którego używamy do montażu w pomieszczeniach. Do montażu na zewnątrz. Używamy czerwonego elementu. zaślacz urządzenia musi być umieszczony we wnętrzu budynku lub, na przykład, zabezpieczony w jakiejś uszczelnianej puszce, gdyby musiał być na zewnątrz, gdyż ten element nie ma podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne. Kilka słów o technologii Mesh, ponieważ to pojęcie przewija się dość często w recenzjach produktów tej marki. Jest to co prawda technologia na wyłączność tego producenta, ale niemiecka marka miała niemały wpływ na udoskonalenie tej technologii. W przypadku sieci Mesh głównym urządzeniem jest router i on zarządza oraz koordynuje pracę urządzeń w ekosystemie. Dzięki czemu nieważne czy mamy mieszkanie jednopoziomowe, dom z piętrem, czy nawet budynek wielopiętrowy, korzystając z sieci Mesh w każdym miejscu, będziemy mieli tej samej jakości sygnał, ponieważ technologia dba o odpowiednie rozprzestrzenienie się i wzmocnienie sygnału na całym terenie. Więc nie jest to zwykłe Wi-Fi, a zaawansowany system, którego działanie możemy zauważyć na co dzień, ciesząc się silnym sygnałem sieci bezprzewodowej oraz szybkimi transferami danych. OK, podsumowując, mamy tutaj funkcjonalne urządzenie, które możemy zamontować tak wewnątrz pomieszczenia, jak i na zewnątrz. Do tego ciekawy system zasilania, gdzie potrzebne napięcie jest dostarczane poprzez przewód RJ45. Tak więc zasilacz możemy schować gdzieś wewnątrz budynku, tak żeby ten cały montaż był jak najbardziej bezpieczny. Co do prędkości, no to przy dobrym zasięgu i przy sieci 5G jesteśmy w stanie osiągnąć naprawdę dobre parametry. Do tego mamy także bardzo dobre Wi-Fi i jak zwykle u tej marki bywa system operacyjny z bardzo dużą ilością opcji i możliwością łączenia tych wszystkich gadżetów z całym ekosystemem marki, czyli przeróżnymi innymi praktycznymi urządzeniami. Linki do aktualnych cen, jeśli by była jakaś promocja, jeśli coś się zmieni, wrzucam Wam w opis filmu. Klikniecie, będziecie wiedzieć, czy gdzieś ten sprzęt w tej chwili można kupić taniej. I zbliżając się do końca, jeśli ten film Wam się dobrze oglądało, to będę wdzięczny za wsparcie w postaci zostawienia łapki w górę, napisania komentarza czy udostępnienia tego filmu. Warto również subskrybować, żeby być na bieżąco. I na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się!